270-280 tysięcy. Gdzie ty? Różnicy jest. A no, no, no. Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa. Witam Pana Edwarda Jarmuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Pana Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam Panią Malwinę Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Serdecznie witam Panów Radnych, Panów Sołtysów, Panią Protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, obecnych w tej chwili na sali jest 14, a więc Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka na lata 2023-2026. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2023 roku. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Adamówka. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych w gminie Adamówka na okres od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku. Punkt 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Adamówce za 2022 rok. Punkt 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok. Punkt 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok. Punkt 14. Sprawy różne i wolne wnioski. I jako punkt 15. Zakończenie obrad. Czy akceptują Państwo przedstawiony porządek obrad? Czy też są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Otwieram głosowanie w sprawie porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Jeszcze jednego głosu brakuje, proszę sprawdzić. Zamykam głosowanie. Za protokołem z ostatniej sesji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt piąty. Informacja Pana Wójta z działalności między sesjami. Proszę Pana Wójta o informację. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce od ostatniej sesji, to przede wszystkim rozstrzygnięcie sporu dotyczącego przetargu na
odbiór odpadów komunalnych. Odbyły się dwie rozprawy przed KIO i Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że powinniśmy odrzucić ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej Stryńczy ze względu na rażąco niską cenę, mimo że przedstawialiśmy ceny, które są w tej chwili na rynku i na aktualnych przetargach, szczególnie w województwie lubelskim, ceny jednostkowe są nawet znacznie niższe niż te ceny, które niż cena, którą zaoferował Zakład Gospodarki Komunalnej w Stryńczy. No niemniej jednak nie próbujemy tutaj podważać decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, mimo że przysługuje nam prawo jeszcze zaskarżenia tego rozstrzygnięcia do sądu. I zgodnie z tym orzeczeniem przetarg został, to znaczy oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stryńczy została odrzucona. Natomiast ze względu na to, że wszystkie pozostałe oferty, jeżeli chodzi o ich wartość, przekraczały środki zabezpieczone w budżecie naszej gminy, to przetarg został unieważniony i będziemy ten przetarg powtarzać jeszcze raz. Na szczęście dla nas wszystkich firma, która w roku ubiegłym odbierała odpady komunalne po tych samych cenach, co w roku ubiegłym, świadczy nam usługi w tych pierwszych miesiącach, czyli w styczniu, lutym i marcu. Wykonuje to na podstawie naszych takich jednostkowych zleceń, ponieważ no nie mogliśmy przewidzieć, kiedy sprawa rozstrzygnięcia przetargu, który był jeszcze, w którym składanie ofert było jeszcze w ubiegłym roku, się zakończy. No i zapewne nie możemy liczyć na to, że ten przetarg uda się rozstrzygnąć podpisaniem umowy w miesiącu kwietniu, więc zapewne w kwietniu też w taki sposób będziemy realizować odbiór odpadów komunalnych. Natomiast no, tym wszystkim pocieszające jest to, że najprawdopodobniej jeszcze więcej ofert będziemy mieć w kolejnym przetargu. No i zobaczymy. To w przetargach nigdy nic nie wiadomo, jakie będzie rozstrzygnięcie. Natomiast ogłosiliśmy też dwa ważne przetargi. Jeden na budowę oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. No podkreślam, że na terenie naszej gminy, bo w zasadzie będą to inwestycje, które są realizowane w zasadzie za wyjątkiem Krasnego we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Część zadań, czyli w Dobczy, w Majdanie na Osów, w Majdanie na Nowinach, w Adamówce, tutaj od skrzyżowania z drogą wojewódzką, w Cieplicach przy właśnie skrzyżowaniu też z drogą wojewódzką, będzie to i w Pawłowej, będzie to realizowane na podstawie dokumentacji, która jest już zatwierdzona i to będzie jedno zadanie w ramach tego dużego przetargu, natomiast drugie zadanie będzie w formule zaprojektuj i wybuduj i tutaj będą realizowane też odcinki oświetleń w Adamówce, w Majdanie oraz no, duże zadanie w Cieplicach, bo będzie to no, oświetlenie takie, które będzie budowane po stronie chodnika i generalnie będzie miało na celu oświetlenie tego nowego chodnika. Natomiast drugi przetarg dotyczy
kanalizacji i też jest podzielone na zadanie, na którym mamy opracowaną dokumentację oraz zadanie, które będzie realizowane w ramach programu funkcjonalno-użytkowego, przy czym to będzie jedno zadanie. Będzie tam też, tak zamierzamy, ale czekamy na zgodę ze strony, no może nie bezpośrednio Banku Gospodarstwa Krajowego, bo to przez Bank Gospodarstwa Krajowego tylko przychodzą nasze wnioski, ale że zostanie zatwierdzone przez pana premiera zmiana, bo chcemy wybudować oczyszczalnię taką niedużą, która byłaby w miejsce istniejącego Inhofa w Dobczy. Natomiast zmieniamy zakresy ze względu na no, małe zainteresowanie kanalizacją w tych miejscach, gdzie jest rozproszona zabudowa i gdzie już spora część mieszkańców buduje sobie oczyszczalnie takie zagrodowe tak zwane. Zresztą my te oczyszczalnie zagrodowe też będziemy budować w miejscowościach Krasne i Pawłowa w ramach projektu, który będzie polegał głównie na rozbudowie ujęcia wody w miejscowości Krasne. Natomiast drugie zadanie w ramach tego przedsięwzięcia to jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW wraz z magazynem energii, który będzie miał moc 100 kW i będzie mógł zgromadzić, zmagazynować 300 kWh energii. To zadanie będzie realizowane bezpośrednio przy oczyszczalni ścieków, tam gdzie kiedyś była stara oczyszczalnia. Tutaj ze względu na to, że chcemy, żeby tam był magazyn energii, to zmieniliśmy zakładaną wcześniej lokalizację. Co prawda KOWR przygotował, podzielił działkę, ale na szczęście można powiedzieć jeszcze nie kupiliśmy jej, ponieważ jeżeli chodzi o instalacje, które mają magazyn energii, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest umiejscowienie takiej inwestycji jak najbliżej punktu odbioru, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy instalacja służy do zasilania danego obiektu i do oddawania energii do sieci. I w takiej sytuacji, a pierwotnie takie było założenie, no najlepszym rozwiązaniem jest, jeżeli ta instalacja jest w jak najmniejszej odległości od złącza licznikowego. A tutaj w tym przypadku złącze licznikowe jest na starej kotłowni i znajduje się w odległości no, ponad 400 metrów od oczyszczalni. Magazyn energii pozwoli nam, powiedzmy no, w takim okresie, jak jest teraz, zabezpieczyć energię elektryczną dla oczyszczalni nie tylko w okresie, kiedy świeci słońce, ale również w nocy, a jest to obiekt, który no, potrzebuje energii no, 24 godziny na dobę. Zresztą te 300 kWh to jest nawet energia no, za duża i taka ilość pozwalałaby nam
jednocześnie część energii oddawać do sieci w takich godzinach, kiedy cena energii jest wyższa. Bo chcę powiedzieć, zresztą pewnie się Państwo spotykacie z tym i chciałbym, żebyście byli świadomi tego. W Polsce energetyka fotowoltaiczna, wbrew temu, co niektórzy opowiadają wierutne bzdury, rozwinęła się w sposób rewelacyjny. I w tej chwili jest problem z nadmiarem energii w takim czasie, jak mamy teraz. Kiedy świeci słońce? No nie wiemy zresztą, czy ono świeci w całej Polsce, ale jeżeli w całej Polsce zaświeci słońce, to cena po prostu energii tej wytwarzanej z instalacji fotowoltaicznych spada do zera. A wręcz, no bo jest po prostu nadmiar energii i musicie sobie zdawać sprawę z tego, że energetyka tradycyjna musi zabezpieczyć z tych konwencjonalnych źródeł energii taką energię, jaka jest potrzebna w sytuacji, kiedy nie świeci słońce. Także tutaj po prostu ten magazyn energii, który no jest inwestycją bardzo drogą i on w przypadku, gdybyśmy nie mieli dofinansowania, to na pewno by się nie opłacał, ale w tej sytuacji jest jak najbardziej wskazany, ponieważ on pozwoli nam właśnie korzystać z energii z fotowoltaiki w zasadzie w okresie letnim. No, bylibyśmy w pewnym sensie, można powiedzieć, uniezależnieni od tej energetyki tradycyjnej, przy czym no, też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest rozwiązanie takie, które pozwoliłoby nam się odłączyć od sieci energetycznej w tym czasie, ponieważ no, te instalacje fotowoltaiczne muszą mieć po prostu też zasilanie z sieci. Przygotowaliśmy też to wszystko, jeżeli chodzi o te przetargi. Wystąpiliśmy też z wnioskiem do właśnie Banku Gospodarstwa Krajowego, żeby zmienić zakres trzeciego zadania, które będzie realizowane z Polskiego Ładu. I ta zmiana polega na tym, że no niestety, tak jak już wspominałem, na naszym stadionie w Adamówce zmieści się bieżnia, która maksymalnie może mieć przy jednym okrążeniu 340 metrów. Poza tym, no, tak jak już uzasadniałem, no, nie ma, po pierwsze nie ma miejsca, a po drugie nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj było zaplecze szatniowo-sanitarne. Po tym, jak otrzymamy zgodę, to taki przetarg będziemy ogłaszać. Też chociaż tutaj mamy dłuższy czas, ponieważ to są środki z tak zwanego programu dotyczącego gmin popegeerowskich i te środki dostaliśmy no, zdecydowanie później. I przygotowaliśmy też i przygotowujemy w zasadzie jeszcze ciągle i zamierzamy złożyć wniosek na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych budowy chodnika przy drodze Dobropol-Losówka Krasne na odcinku tym początkowym od Dobropola przy odcinku drogi, który biegnie koło kościoła, szkoły, hali, boiska wielofunkcyjnego Domu Kultury, Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie i do wjazdu na
cmentarz w Majdanie Siniawskim. Jest to odcinek około 800 metrów. Wraz z bezpiecznym przejściem, bo takie są kryteria wyboru złożonych wniosków i z bezpiecznym przejściem na granicy pomiędzy parkingiem przy kościele a szkołą podstawową w Majdanie Sieniawskim. Przygotowujemy też wnioski w ramach Polskiego Ładu dotyczące obiektów zabytkowych wpisanych do naszej gminnej ewidencji zabytków. No najważniejsze takie, bo możemy tutaj złożyć tych wniosków aż 10. Dofinansowanie też jest wysokie, bo wystarczy 2% udział środków własnych. I składamy tutaj na pomniki przyrody, czyli takim pomnikiem jest Aleja Lipowa w Izabelinie. I tam zakres obejmuje właśnie pielęgnację tych lip, które zresztą zalecenia mamy od już chyba 2 lat, od konserwatora zabytków, wraz z uzupełnieniem drzew, które wypadły w międzyczasie, a jest ich dużo, bo mamy chyba 50 sztuk dosadzić. Oraz będzie drugie zadanie z tej samej grupy, czyli uporządkowanie drzewostanu też zabytkowego, który jest na cmentarzu, no, tym tak zwanym austriackim, wraz z ogrodzeniem, uzupełnieniem właśnie też drzewostanu, bo tam 10 sztuk jest do posadzenia, oraz wykonaniem dojścia do obelisku, który upamiętnia poległych i pochowanych w czasie I wojny światowej. W tym miejscu też duży wniosek obejmuje remont budynku właśnie wiejskiego Domu Kultury w Majdanie Sieniawskim, chociaż tutaj no, nie mamy pewności, czy konserwator zabytków zgodzi się, aby go wpisać do naszej gminnej ewidencji zabytków. I takie drobne kapliczki, które no, jednocześnie są bardzo cenne, bo są to kapliczki wykonane z kamienia bruśnińskiego, tak zwane. I no, są zdegradowane poprzez no właśnie takie nierozsądne podejście mieszkańców, mimo że my mówimy tylko o tych kapliczkach, które stoją na gruntach gminnych i które są no, w dowolny sposób, no, trzeba tak otwarcie powiedzieć, oszpecane poprzez malowanie najróżniejszymi farbami, no, jakie tylko mu się tam tylko podobają. Tutaj oczywiście konsultujemy te nasze wnioski z fachowcami, którzy no wiedzą, jak należy te obiekty doprowadzić do właściwego stanu. To są takie no najważniejsze rzeczy. Nie wszystkie, ale najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu wójtowi za przedstawienie informacji. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do przedstawionej informacji przez pana wójta? Nie widzę żadnych pytań. Ja mam taką prośbę tutaj w imieniu mieszkańców. Proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa będzie zabierał głos, aby mówić do mikrofonu. Bardzo proszę. Przechodzimy więc do punktu 6, czyli punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tak jak zapowiadałem na
wczorajszym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w stosunku do tego, co przedstawiałem wczoraj, no, te drobne zmiany dotyczące właśnie jeszcze środków potrzebnych na bieżące funkcjonowanie jednostek gminy. Natomiast to te najistotniejsze w zakresie inwestycji przedstawiłem i one się tutaj nie zmieniły. Więc w budżecie gminy na rok 2023 zwiększamy dochody budżetu gminy o kwotę 2 030 561 zł i 99 groszy. Z tego dochody bieżące o 183 561 zł i 99 groszy. I składają się na to środki przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zwiększenie odporności ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska 181 896 zł i 99 groszy. Chcę powiedzieć, że to zwiększenie odporności ekosystemów leśnych polegało głównie na sadzeniu i zakładaniu drugiego piętra w lasach sosnowych poprzez sadzenie sadzonki buka na powierzchni około 20 hektarów oraz założenie niedużej remizy. Koszty, jakie ponieśliśmy na realizację tego projektu, były znacznie niższe niż otrzymana dotacja, ponieważ ta dotacja jest przyznawana ryczałtowo, a nie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Oczywiście musieliśmy mieć udokumentowane, że zakupiliśmy odpowiednią ilość buka. Oczywiście było też sprawdzane i to na dodatek no w tym roku, jak ten buk tam sobie funkcjonuje w tych oddziałach, w których było to prowadzone. No i chcę powiedzieć, że takie działania są zapowiedziane przez Ministerstwo Rolnictwa, bo to jest z PROW-u i na dodatek na większą skalę, ponieważ w poprzedniej perspektywie każdy beneficjent, a my jesteśmy traktowani tak jak każdy jeden właściciel lasu, mógł wystąpić o takie działanie na obszarze właśnie 20 hektarów. Natomiast w tej chwili jest to zwiększone do 40 hektarów i na dodatek rocznie, a nie tak jak było do tej pory na cały okres, na całą perspektywę. I wprowadzamy tutaj środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1665 zł. Chcę jeszcze zaznaczyć, że nasz wniosek był największy na Podkarpaciu, a w powiecie przeworskim chyba jedyny. Jeżeli chodzi oczywiście o to, co działo się w lasach. Zresztą no, kto brał udział w paleciakach, to też wie, że w ramach tej imprezy było też sadzenie. No. Między innymi na tych powierzchniach, które obejmował wniosek. I dochody majątkowe zwiększamy o 1 847 000 zł i składa się na to dotacja z powiatu przeworskiego na realizację projektu dowóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Adamówka do placówek rehabilitacyjnych 120 000 zł. To są środki z PFRON-u. Dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji rozbudowa sieci kanalizacyjnej
wraz z instalacją fotowoltaiczną 836 tysięcy zł na właśnie bieżący rok. To jest jak gdyby ta pierwsza transza z tego dofinansowania. Pozostałe transze są przewidziane na następne lata. I z tego samego programu dofinansowanie na budowę linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Adamówka 891 tysięcy i to też jest pierwsza transza, pozostałe są przewidziane na następne lata. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 29 401 zł i są to wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w takiej samej wysokości. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 6 268 962 zł i 95 groszy i wydatki bieżące zwiększamy o 676 962 zł i 95 groszy, w tym zakup usług związanych z pozyskaniem drewna z lasu mienia gminnego 152 400 95 zł i 99 groszy. Zakup energii elektrycznej i tutaj takie pozycje z tym zakupem energii elektrycznej będą się pojawiać w stosunku do tego, co było w roku, przepraszam, co było wczoraj, czyli 40 tysięcy. Remont mieszkania przy szkole podstawowej w Majdanie Sieniawskim, tak jak było wczoraj, 15 tysięcy złotych. Zakup energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich 40 tysięcy złotych. Zakup energii elektrycznej do budynków OSP też 40 tysięcy złotych. Koszty dowozu dzieci do szkół i przedszkoli ponoszone przez rodziców 18 tysięcy złotych. Tutaj jak zapewne panowie pamiętacie, zmieniły się zasady, które obowiązują przy tym i no to te zasady no były korzystniejsze dla rodziców, którzy dowożą te dzieci, no a jednocześnie no mniej korzystne dla budżetu gminy. Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy szkole podstawowej w Adamówce 4 tysiące złotych. To też jest, no, tego nie było wczoraj. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki niewykorzystane w 2022 roku 20 093 zł i 44 grosze. Zakup usług związanych z pobytem mieszkańców gminy Adamówka w domach pomocy społecznej 32 820 zł. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych 31 598 zł. Realizacja projektu Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w gminie Adamówka, środki niewykorzystane w 2022 roku 170 652 zł i 60 groszy. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w oparciu o artykuł 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To co było po stronie dochodowej 1665 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych i pracą asystenta rodziny 9109 zł. Zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków, pompownię i przepompownię ścieków 64 930 zł. Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nadwyżka środków z opłat za śmieci z 2022 roku 34
571 zł i 26 groszy i nadwyżka niewykorzystanych środków w 2022 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 2027 zł i 66 groszy. I wydatki majątkowe o kwotę 5 592 tysiące złotych, w tym rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Krasne i Pawłowa 2 500 000 złotych, przebudowa dróg gminnych na terenie gminy 150 000 złotych, budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy 80 000 złotych, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i grzewczej w budynku remizo świetlicy w Majdanie Sieniawskim 20 000 złotych, zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Adamówka do placówek rehabilitacyjnych 195 000 złotych, rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną 1 106 000 złotych. Tutaj jest ta kwota, która jest po stronie dochodów z Polskiego Ładu, oraz udział własny, który musimy wnieść w pierwszej kolejności, by móc występować o dofinansowanie właśnie z tego programu. I budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Adamówka 1 441 000 zł. Tutaj taka sama sytuacja też tutaj, oprócz tych środków, które są z Polskiego Ładu, po stronie wydatków jest udział własny z budżetu gminy. W kolejnych latach, jeżeli tutaj przetargi ułożą się po naszej myśli, to udziału własnego już nie będzie. Za wyjątkiem kosztów nadzoru inwestorskiego, ponieważ ten nadzór inwestorski musi być, a jest on kosztem w programie niekwalifikowanym. I budowa kompleksu sportowego obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Adamówka 100 000 zł. I to są środki własne, które wkładamy w ten projekt. Natomiast ze względu na to, że przy tej inwestycji też musi najpierw być opracowana dokumentacja przez wykonawcę, ponieważ on jest w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli my ogłaszamy przetarg i zakres tego przetargu określamy, zakres tych robót budowlanych określamy w programie funkcjonalno-użytkowym. Stąd nie przewidujemy realizacji tego zadania w zakresie robót budowlanych, przynajmniej w takim zakresie, za który trzeba by było już w tym roku płacić. I po dokonanych zmianach zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 4 267 801 zł i 96 groszy. I źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 170 652 zł i 60 groszy. To są po prostu te środki, które zostały z realizacji projektu Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka i nie były wykorzystane w roku 2022. I przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 040 457 zł. I przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w oględnych ustawach w kwocie 56 692 zł 36 groszy. No to jest między innymi program przeciwdziałania narkomanii,
środki niewykorzystane, czy z tytułu ochrony środowiska, czy też jeżeli chodzi o środki, które zostały niewykorzystane z opłat, które mieliśmy za odpady komunalne, mówiąc tak w skrócie. I przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 040 457 zł. I przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach. Jeszcze raz powtarzam, 56 692 zł 36 groszy. Szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załącznikach do niniejszej uchwały i wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chciałbym tu jednocześnie zaznaczyć, że no wszystkie środki, czyli te, które zostawały z lat ubiegłych i należy zgodnie z ustawami przenieść je na rok bieżący, czy ze zrealizowanych programów, czy też z nadwyżki, no zostały już do budżetu wprowadzone. W związku z tym nie ma możliwości zwiększania wydatków bez zwiększenia dochodów. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Otwieram dyskusję, czy są jakieś pytania lub inne wnioski. Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad uchwałą numer 2/9/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2023-2026. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Jeżeli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, to one wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2023. Uchwałą Rady Gminy Adamówka z dnia dzisiejszego oraz zarządzeniami wójta gminy Adamówka według stanu na dzień 23 marca bieżącego roku. I określa się wieloletnią prognozę finansową gminy Adamówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. No i jeżeli chodzi o objaśnienia, to one stanowią załącznik numer 3. No i to jest ten załącznik, mogę przedstawić, no ponieważ tamte tabelaryczne zestawienia, to trudno je przedstawić nawet. Chcę powiedzieć, że tutaj no na razie my kwoty żadnego długu nie mamy, no ale tak się nazywa ten dokument. I w wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie gminy nastąpiły zmiany wartości dochodów i wydatków. I w związku z tym po dokonanych zmianach budżet gminy Adamówka na rok 2023 kształtuje się w następujący sposób.
Dochody ogółem wynoszą 29 160 171 zł i 97 groszy. W tym dochody bieżące 19 568 169 zł i 97 groszy i dochody majątkowe 9 592 002 zł. Wydatki ogółem stanowią kwotę 38 714 163 zł i 97 groszy, w tym wydatki bieżące 21 201 786 zł i 97 groszy i wydatki majątkowe 17 512 377 zł. Wynik wykonania budżetu to deficyt 9 553 992 zł i planowane przychody w takiej samej wysokości i pełen zakres zmian obrazuje załącznik tam numer 1, przy czym no, te przychody to one są właśnie z nadwyżki, ze środków niewykorzystanych i tak dalej. Także te przychody póki co jeszcze nie są z kredytu ani z pożyczki. Natomiast no, jeżeli chodzi o prognozę na rok 2024, to tam pojawiają się te zadania, które jeszcze będą realizowane w tym 2024 roku, czyli budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Adamówka, rozbudowa kanalizacji wraz z instalacją fotowoltaiczną i budowa kompleksu sportowego obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Adamówka i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Krasne i Pawłowa. No i te same inwestycje za wyjątkiem rozbudowy ujęcia wody są przewidziane w 2025 roku, natomiast prognoza na rok 2026 nie ulega zmianie. No, pragnę zwrócić uwagę, że no, wydatki majątkowe no, są, nie liczyłem, ale tak na oko grubo przekraczają 40%. A w przypadku tak małej gminy i tak niewielkiego budżetu, no to jest na pewno no, rekordowa sytuacja w całej historii naszej gminy i pewnie gmin podobnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Czy są jakieś pytania lub inne wnioski co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań, otwieram więc głosowanie nad uchwałą numer 2 łamane przez 10 łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Adamówka na lata 2023-2026. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo za przyjęcie uchwały. Głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2023 roku. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Program na rok 2023 jest no bardzo podobny do tego, co obowiązywało w roku ubiegłym. Nadal tutaj współpracujemy z gabinetem weterynaryjnym SQLAB pana Jerzego Sulikowskiego z Nowej Sarzyny. Jeżeli chodzi o środki, jakie są przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu, to jest to kwota 28 tysięcy złotych. Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 1000 złotych. I tutaj przy kotach chciałbym od razu wyjaśnić i mam nadzieję, że panowie też będą mieszkańcom wyjaśniać. Nie ma kotów bezdomnych. Tak jak są, powiedzmy, psy no, bezpańskie, tak się określa. Więc koty dzielą się na koty, które są kotami domowymi i mają właściciela, a jeżeli nie mają właściciela, to są kotami wolnożyjącymi. W związku z tym, no często ja sam osobiście też miałem, zresztą pracownik, który się tym zajmuje, to też pewno miał takie sytuacje, że jest u mnie kot, który jest kotem no, bezdomnym, w związku z tym proszę go oddać do schroniska. Jeżeli jest u niego, to jest on kotem domowym, a jeżeli jest po prostu, nie jest u niego, ale widzi go, to jest kot wolnożyjący i proszę się nie wtrącać do jego życia. W okresie zimowym można mu pomóc poprzez dokarmianie. Jest 1000 złotych. Ale tu jak pan sekretarz mówi, jak pogłaska, to jest jego. Jak pogłaska koda, to jest już jego. I nie. Natomiast no, w tym ostatnim okresie czasu jakoś nie mieliśmy takiego nasilenia, ale wszystko pewnie się zacznie no, na wakacjach, bo niestety no, wtedy podrzucają też no, nam takie właśnie psy głównie. Także no to jest wtedy taką no, w pewnym sensie plagą. No i tutaj warto by było takich, którzy podrzucają te zwierzęta, no, gdyby się udało wyłapać. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, działania informacyjno-edukacyjne. 1000 zł jest na to przeznaczone. Całodobowa gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych w przypadku zdarzeń drogowych oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt w gospodarstwie rolnym 6000 zł. No chcę powiedzieć, że ostatnio też mieliśmy taki problem, który dotyczył zwierząt gospodarskich. Na szczęście udało się go rozwiązać, ale też no, uczulam na to, że w przypadku, kiedy zwierzęta gospodarskie no, nie mają właściwej opieki, to musi się tym zająć gmina, a później od właściciela zwierzęcia egzekwować koszty. No, co nie jest, co wiadomo, że w takich, powiedzmy, otwarcie patologicznych sytuacjach nie jest to łatwe. No, tutaj była strasznie skomplikowana sytuacja. To znaczy tak, że ponosiliśmy koszty, to nie, ale że była sytuacja naprawdę taka, no, strasznie trudna. Nie, chodziło w tym przypadku o krowę, o gospodarskie, gdzie było tak namieszane, że
No, wiadomo, że nie mogę tutaj mówić o konkretach, ale, ale w każdym razie kto inny był formalnie właścicielka mieszkała w Warszawie, pewnie nie wiedziała nawet o tym, że ma krowę. Na to się nałożył taki konflikt rodzinny, no ale w każdym razie wreszcie krowa została sprzedana, nie ma jej. I jest święty spokój. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o środki, wyłapywanie, przeprowadzanie badań i zabiegów oraz opiekę weterynaryjną i opiekę w schronisku 20 tysięcy złotych. Natomiast no, gdyby były jakieś pytania co do tego programu, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania lub inne wnioski, to proszę bardzo. Ponawiam też prośbę, jeżeli ktoś z panów chce zadawać jakieś pytania, to bardzo bym prosił, aby te pytania były zadawane do mikrofonu ze względu na to, że jest prośba taka mieszkańców. Także uszanujmy tę prośbę. Czy są jakieś pytania? Nie widzę więcej pytań. Otwieram więc głosowanie nad uchwałą numer 2/11/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2023 roku. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Jeszcze jednego głosu brakuje. Proszę sprawdzić system. Dziękuję bardzo za głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Adamówka. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panowie radni, zgodnie z zapisami projektu uchwały konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami w trybie i na zasadach w nich określonych oraz w innych sprawach ważnych dla gminy. Konsultacje mogą obejmować całą gminę, jej określony obszar albo też określone środowisko. Inicjatywa w sprawie przeprowadzenia konsultacji przysługuje wójtowi gminy Adamówka, Radzie gminy Adamówka oraz organom jednostek pomocniczych, czyli sołtysom. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje wójt gminy Adamówka w drodze zarządzenia, które określa przedmiot i cel konsultacji, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, zasięg terytorialny i określone środowisko, formę przeprowadzenia konsultacji, osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz sposób udostępnienia informacji o konsultacjach. Konsultacje można przeprowadzać w różnych formach, m.in. otwartych spotkań, zbierania opinii, ankiet, kwestionariuszy, sondaży, badania opinii przez wyłożenie do publicznego wglądu założeń lub projektu dokumentu wymagającego konsultacji. Formy też mogą być również łączone, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Konsultacje mogą polegać na wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania, dokonanie wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami. Informacja o konsultacjach publikuje się na stronie internetowej gminy, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami. Termin przeprowadzenia konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych, chyba że ustawy stanowią inaczej. Tryb konsultacji uważa się za zachowany bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji wraz z stanowiskiem wójta zamieszczane są na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji. W uzasadnianych przypadkach termin ten może być wydłużony. Informacje o przesunięciu terminu, o którym mowa w ustępie pierwszym i jego przyczynach wójt podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.
Wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów samorządowych w rozpatrywaniu sprawy objętej konsultacjami, jednak jest brany pod uwagę w dalszym procedowaniu w sprawie. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Intencją tej uchwały jest przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom dostępu do decydowania w ważnych sprawach dla sołectwa, dla gminy, chociaż tak naprawdę mają to zapewnione, ale będzie to teraz uchwalone w podjętej uchwale, jeżeli będzie takie życzenie panów radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania lub jakieś inne wnioski, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań, w związku z tym otwieram głosowanie nad uchwałą numer 2/12/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych w gminie Adamówka na okres od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią dyrektor. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mając na względzie tutaj uchwałę, o której wspominał, powiedział pan przewodniczący Rady Gminy, chciałabym przede wszystkim zauważyć to, iż proszę o przyjęcie programu usług społecznych w gminie Adamówka nie na okres od 1 marca, tylko na rok 2023. Drodzy Państwo, w związku z przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych na podstawie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centra Usług Społecznych Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia programu usług społecznych. My, drodzy Państwo, mamy przyjęty taki program usług społecznych. Jest to program w ramach realizowanego projektu Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. Jednakże doszłam do wniosku, że nie będziemy tworzyć kolejnych programów usług społecznych, tak jak o tym nam mówi ustawa, bo my możemy kilka uchwał podejmować w sprawie tworzenia kilku programów usług społecznych, bo usługi społeczne, które realizuje Centrum Usług Społecznych, to nie są tylko usługi, które wynikają z realizacji projektu Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. Więc stworzyliśmy tak zwaną, tutaj można powiedzieć, aktualizację, ujednoliciliśmy ten program usług społecznych, który podjęliśmy w czerwcu 2021 roku. Natomiast aktualizacji tego programu usług społecznych dokonaliśmy 28 lipca 2022 roku. W tym momencie tamte uchwały stracą swoją moc, a będzie jednolity program usług społecznych na rok 2023. I ten program będzie zawierał tak zwany montaż środków finansowych na realizację usług społecznych, które Centrum Usług Społecznych realizuje. I te usługi społeczne, drodzy Państwo, tutaj przedstawiłam Państwu takie pakiety usług społecznych na tych dużych stronnicach i też ulotki, które wskazują na to, jakie usługi społeczne realizowane są w ramach zespołu do spraw organizowania usług społecznych. Te usługi społeczne, drodzy Państwo, finansowane są w ramach trzech projektów i jednego programu. Jest to przede wszystkim projekt Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. W ramach tego projektu wszystkie usługi są bezpłatne. Kolejnym projektem jest projekt, który też dobrze jest nam znany. Jest to Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w gminie Adamówka.
Tam usługi w ramach świadczonego wsparcia usługi są odpłatne. Jest to 10% dochodu netto mieszkańca dziennego domu pomocy, jednak ta odpłatność nie może przekroczyć 145 zł miesięcznie. Kolejnym projektem, w ramach których będą finansowane usługi społeczne, jest to projekt, który realizujemy od listopada 2022 roku, dotyczący opracowania i pilotażowego wdrażania mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Kolejnym tutaj już programem resortowym, który będzie finansował nasze usługi społeczne, jest program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, edycja 2023. W związku z powyższym, drodzy Państwo, do pakietu, bo to już wiecie, bo ja Wam to Państwu wielokrotnie przedstawiałam, mamy dwa pakiety usług społecznych. Jeden pakiet usług pomocy i integracji społecznej skierowany jest do rodzin z dziećmi i tam wszystko pozostaje bez zmian. Są to usługi, które są finansowane z projektu Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka, czyli realizowane są placówki wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym oraz prowadzony jest rodzinny punkt poradnictwa specjalistycznego. Natomiast rozszerzyłam tutaj pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. I teraz, drodzy Państwo, tak jak jest wskazane na tym niebieskim właśnie arkuszu, oprócz asystenta osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej i klubów seniora, które finansowane są z projektu CUS Społeczna Adamówka, dodajemy kolejne usługi dla osób starszych. I to są usługi, które już tak, żeby nie zaczynać od połowy miesiąca, bo dzisiaj podpisałam umowę na realizację tych wskazanych usług, będą realizowane od 3 kwietnia. Są to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania, czyli też do osoby starszej, osoby niepełnosprawnej może dojechać fizjoterapeuta, rehabilitant, logopeda, w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby. Ponadto jest to kolejna podobna, tożsama, można powiedzieć, usługa asystenta osoby niepełnosprawnej. Usługi się często nazywają odmiennie, ale tak naprawdę podobne wsparcie dostarczają tym osobom starszym i tym osobom niepełnosprawnym, ale tutaj przede wszystkim chodzi o finansowanie wskazanych usług. Kolejną usługą jest ta usługa, którą myśmy już rozpoczęli świadczyć w ubiegłym roku, usługa teleopieki. W tym roku z usługi teleopieki już skorzystało kolejne 20 osób i kolejne 10 opasek zakupimy w ramach też Korpusu Wsparcia Seniora, a kolejne 20, bo już 20 teraz weszło, że tak powiem, na rynek gminy Adamówka, kolejne zakupimy już szczególnie dla mieszkańców gminy Adamów, dla mieszkańców Dziennego Domu Pomocy i tutaj w ramach właśnie projektu Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka. Kolejnym wsparciem są usługi sąsiedzkie. Również zapewniamy wsparcie szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne wsparcie. Tutaj też ważne, abyście Państwo może przekazywali nawet informacje mieszkańcom o tym wsparciu, bo też bardzo często na przykład osoby, po prostu rodzina przywozi ze szpitala osobę starszą i tak naprawdę nie wie, jak się nią zaopiekować. Więc takiego wsparcia w zakresie szkolenia, jak rehabilitować, jak układać pokarm, na przykład jakieś wsparcie dietetyczne, też takie wsparcie jesteśmy w stanie zapewnić tym osobom, tym opiekunom faktycznym. Kolejnym wsparciem, które mam nadzieję już będziemy realizować od kwietnia bieżącego roku, bo przyznam szczerze, że od stycznia szukam samochodu, ale to będzie usługa od drzwi do drzwi, czyli wsparcie w zakresie usługi właśnie transportowej dla osób starszych, dla osób, które tego wymagają, czy do lekarza, czy po prostu na zakupy. Remontujemy mieszkanie wspomagane w wygaszanej szkole podstawowej w Cieplicach na parterze z 3 pomieszczeń. Po prostu tworzymy tam mieszkanie wspomagane też dla osób, które po prostu tego będą wymagać. Umieścimy je w takim właśnie mieszkaniu wspomaganym. Tam będzie mieszkanie stworzone dla 2 osób z koszykiem usług. Kolejnym wsparciem są również tutaj właśnie, tak jak wspominałam, usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Tutaj w ramach projektu ministerialnego i oczywiście nasz Dzienny Dom Pomocy. Ważnym jest, drodzy Państwo, to przede wszystkim, że na realizację tych usług społecznych mamy kwotę do wydatkowania około 2 miliony 110 tysięcy złotych i to są wszystko środki zewnętrzne pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego bądź też z programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo pani dyrektor za przedstawienie tej projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś właśnie pytania? Ja mam pytanie. Proszę bardzo. Pani dyrektor, czy na naszej, w naszej gminie jest potrzeba tej opieki wytchnieniowej? Tak, w tym momencie z usługi opieki wytchnieniowej korzysta 7 osób. 7 osób, tylko że jedna osoba już w związku ze śmiercią współmałżonka przestała korzystać w ubiegłym tygodniu, ale to jest niesamowite wsparcie dla osób, które opiekują się całodobowo, często bardzo chorym członkiem swojej rodziny. I takie wsparcie, chociażby 2 godziny dziennie dla tej osoby, aby mogła po prostu albo odpocząć, albo po prostu sobie zrobić zakupy, jest niezastąpionym wsparciem. Chociaż tak naprawdę przyznam Państwu, ja później przedstawię te usługi w sprawozdaniu z działalności Centrum Usług Społecznych. Często jest też tak, że jeżeli osoby mają wsparcie w zakresie asystenta osoby starszej, niepełnosprawnej, różnych usług opiekuńczych, to już nie potrzebują tego asystenta, bo my do tej osoby przychodzimy, też wchodzimy do tego miejsca zamieszkania i tą osobą się opiekujemy. Ale często właśnie osoba sama się chce opiekować osobą niepełnosprawną, ale potrzebuje tylko opieki wytchnieniowej. Głównie to wsparcie tutaj dotyczyło do tej pory, tak jak mówiłam, o 7 osobach, teraz będzie to 6 osób, dotyczyło rodziców i opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. 2 osoby to były osoby na przykład współmałżonek, opiekujący się współmałżonkiem albo żyjący w domu ze współmałżonkiem w wieku senioralnym, w wieku plus 70 tak naprawdę, osobą niepełnosprawną. I takie to były 2 osoby. Głównie to wsparcie dostarczane wskazane jest dla właśnie rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Nie widzę już więcej pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 2/13/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu usług społecznych w gminie Adamówka na 2023 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów za 15, przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Adamówce za 2022 rok. Proszę panią dyrektor. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj sprawozdanie dostępne, tylko chciałam tutaj przypomnieć, dostępne jest na stronie Centrum Usług Społecznych w Adamówce, więc jeżeli ktoś będzie chciał szczegółowo zapoznać się z tym sprawozdaniem, zachęcam właśnie do wejścia na stronę internetową. Tam w materiałach, które Państwu były przekazywane, jest link do tej strony i do tej zakładki, gdzie to sprawozdanie się znajduje. Ja pokrótce przedstawię najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o działalność Centrum Usług Społecznych w 2022 roku. Przede wszystkim, drodzy Państwo, Centrum Usług Społecznych w Adamówce, zwane w dalszej części właśnie sprawozdania, jest jednostką organizacyjną i budżetową gminy Adamówka, które zostało utworzone 1 lipca 2021 roku. W 2022 roku Centrum Usług Społecznych w Adamówce zatrudniało 17 pracowników. Było to o 5 więcej pracowników niż w roku poprzednim, po poprzednim roku sprawozdawczym, dlatego że utworzyliśmy nowy zespół, którym jest Dzienny Dom Pomocy obecnie imienia błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach, w którym zatrudniamy kierownika wykonującego jednocześnie obowiązki opiekuna osób starszych, 2 opiekunów, panią sprzątającą oraz fizjoterapeutę. Mając na względzie finanse i wydatki Centrum Usług Społecznych w Adamówce, to jest też bardzo istotne, dlatego że w 2022 roku Centrum Usług Społecznych wydatkowało kwotę 10 219 666 zł 56 groszy. Drodzy Państwo, o 1 920 582 zł 36 groszy, czyli 23,14% więcej niż w roku budżetowym 2021.
A to, drodzy Państwo, nie wynika z tego, że jesteśmy bardziej rozrzutni, tylko wynika z tego, że mamy więcej środków finansowych pozyskanych z, czy też europejskich funduszy społecznych, czy też z ministerstw, programów ministerialnych, bądź też wynika, drodzy Państwo, z nowych obowiązków, które też realizujemy. Tutaj przede wszystkim dotyczy to projektów finansowanych właśnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, o którym mówiłam, czyli to jest Centrum Społeczne, projekt Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka, projekt Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka, projekt opracowanie i pilotażowe wdrażanie procesów deinstytucjonalizacji usług społecznych, a także szereg dodatków dla gospodarstw domowych, które wprowadził resort środowiska i klimatu, opiewający też na bardzo wysoką kwotę. To są przede wszystkim dodatki osłonowe, dodatki do drewna, dodatki do węgla oraz dodatki do innych źródeł ciepła, które też wpłynęły na zwiększenie, parametralne właśnie zwiększenie wydatków Centrum Usług Społecznych. Bardzo ważnym zadaniem Centrum Usług Społecznych, pomimo iż coraz bardziej rozwijamy usługi społeczne, pozostaje oczywiście ta podstawowa jednostka, podstawowy zespół niegdyś Ośrodka Pomocy Społecznej, teraz również Centrum Usług Społecznych, czyli ogólnie działania z zakresu pomocy społecznej, czyli są to działania, które umożliwiają osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których te rodziny nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pomoc społeczną i realizację ustawy o pomocy społecznej, w 2022 roku ze świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 169 rodzin, o 13 mniej niż w 2021 roku. Były to rodziny zamieszkiwane przez 585 mieszkańców gminy, co stanowi, drodzy Państwo, 14,7% osób zamieszkałych na terenie gminy Adamówka. Tutaj nam się wydaje, że jest to duży odsetek mieszkańców gminy korzystających z pomocy społecznej, jednak warto wskazać, drodzy Państwo, iż w ramach tych tutaj świadczeń są również świadczenia dotyczące realizacji programu Posiłek w Szkole i w Domu, a tutaj wiemy, drodzy Państwo, że kryterium dochodowe w ubiegłym roku, teraz już wynosi 200% kryterium dochodowego, w ubiegłym roku było to 150% kryterium dochodowego. I w tym momencie poprzez właśnie realizację tego programu zwiększa się liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Mając na względzie już sam program Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, w 2020 roku z tego też programu skorzystało 476 osób. I tak, było to 26 dzieci uczęszczających do szkół poniżej szkoły podstawowej, czyli do oddziałów przedszkolnych, 228 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 11 osób dorosłych. To są to stricte osoby, które korzystają z posiłku, czy w miejscu zamieszkania te 11 osób, czy też w stołówce organizowanej w danej szkole podstawowej. Drodzy Państwo, ważną informacją, jeżeli chodzi o sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych, jest przede wszystkim to, jak zauważacie Państwo w tabeli na stronie, bo tutaj też przekazałam te sprawozdania, na stronie 13, nie ponieśliśmy żadnych wydatków w zakresie usług opiekuńczych ze środków własnych, a także w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. Jednakże te zadania są na bieżąco realizowane. W związku z realizowanym projektem we współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, jest to projekt wsparcie opiekuńcze w gminie Adamówka, Dzienny Dom Pomocy w Zboiskach i tam wsparciem opiekuńczym, przepraszam, i tam w ramach tego projektu wsparciem opiekuńczym objęte jest 20 osób starszych wymagających pomocy. Ponadto w ramach projektu Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka ze wsparcia asystenta osoby starszej w ubiegłym roku skorzystało 31 osób, natomiast ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej skorzystało 25 osób. Reasumując, drodzy Państwo, wsparciem opiekuńczym, czy też w zakresie asystentury osobistej osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, usług opiekuńczych, w roku 2022 z tego wsparcia skorzystało łącznie 79 osób. Dodatkowo 30 osób uczestniczy w wsparciu organizowanym w Dziennym Domu Pomocy imienia błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach.
Jeżeli chodzi też o wsparcie i tutaj realizację tych zadań przez pracowników socjalnych, należy wskazać, iż realizowany był program Korpus Wsparcia Seniora i w ramach tego programu 75 osób powyżej 65 roku życia zostało objęte takim wsparciem w zakresie na przykład dowozu zakupów do miejsca zamieszkania, wsparcia socjalnego. Ponadto zakupiono 9 opasek telemedycznych, z których skorzystało 11 osób. Kolejnym zadaniem, bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Centrum Usług Społecznych jest oczywiście organizowanie usług społecznych, o którym też już wielokrotnie Państwu wspominałam. Tutaj chciałabym przede wszystkim wskazać na te usługi i kwotę tych usług, które zostały zrealizowane w 2022 roku. A więc w ramach pakietu usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2022 roku zrealizowano usługi asystenta osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową oraz prowadzono 3 kluby seniora. Łącznie ze wsparcia, tak jak już wspominałam poprzednio, asystenta osoby starszej skorzystało 31 osób, z asystenta osoby niepełnosprawnej 25 osób. Ze wsparcia w ramach prowadzonych klubów seniora skorzystało 47 osób. Łączna wartość zrealizowanego pakietu usług pomocy i integracji społecznej opiewa na kwotę 521 282 zł. Ponadto realizowano pakiet pomocy i integracji społecznej dla rodzin z dziećmi w formie prowadzenia 3 placówek wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym. W ramach tych placówek wsparciem zostały objęte 84 osoby. Są to dzieci i młodzież z terenu gminy Adamówka, w tym 6 osób wyłącznie skorzystało ze wsparcia specjalistycznego w prowadzonych placówkach. W związku z przeprowadzonym w 2022 roku monitoringiem przeprowadzenia testowania usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych w listopadzie 2022 roku podpisano umowę na realizację kolejnej usługi, o której już wspominałam w ramach programu, czyli tego rodzinnego punktu poradnictwa specjalistycznego. Ten punkt jest realizowany, wsparcie w ramach punktu jest realizowane od 1 stycznia 2023 roku i dotyczy przede wszystkim tutaj wsparcia logopedycznego, psychologicznego i z tego przede wszystkim korzystają mieszkańcy rodziny z naszego terenu. Możemy również zapewnić wsparcie psychiatryczne, terapeutyczne, pedagogiczne. W danym okresie bardzo ważnymi działaniami były również działania wspomagające, wspierające organizowanie usług społecznych realizowane przez organizatora społeczności lokalnej. Na pewno każdy z Państwa wie, doświadczył wsparcia organizatora społeczności lokalnej, który zajmuje się organizowaniem, animowaniem społeczności lokalnej. I tak prowadzone były różnorakie działania. Przede wszystkim takim największym działaniem był organizowany kiermasz dla Cias dla Poli Matuszek. Było wsparcie przy organizowaniu tutaj z panem sekretarzem Szlachetnej Paczki. Było wsparcie przy organizacji Wigilii dla osób samotnych. Była organizacja różnych działań, takich chociażby jak piknik rodzinnych, jak odnowienie placu zabaw na osiedlu PBG-owskim, jak w Adamówce, jak organizacja pikników, takich spotkań, dni sąsiada w tych naszych trzech osiedlach. I tutaj, drodzy Państwo, takim ważnym, zasadniczym elementem jest to, że w ramach tego zadania pobudzono do aktywności albo wsparciem objęto 895 osób z terenu gminy Adamówka, czyli w te działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej włączyło się aż tyle osób. Kolejnym działaniem, o którym też Państwo dobrze wiecie, które zaczęliśmy realizować w 2022 roku, jest wsparcie naszych mieszkańców, którzy tego wymagają, wsparcie w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy. Tym wsparciem w 2022 roku zostało objętych 30 mieszkańców gminy Adamówka i to wsparcie, drodzy Państwo, to jeszcze może tak pokrótce tylko powiem, jakie tam konkretnie jest wsparcie, bo nie tylko usługi opiekuńcze, a jakie to są specjalne usługi opiekuńcze. Przede wszystkim usługi fizjoterapeutyczne, psychologiczne, terapia zajęciowa, wsparcie instruktora reakcji ruchowej, treningi kompetencji społecznych oraz uczestniczą ci seniorzy w różnych takich działaniach aktywizacji społecznych, w działaniach integracyjno-tradycyjnych i te wszelkie działania, to wszelkie wsparcie dla osób, którzy tam przebywają w 2022 roku wraz z kwotą wydatkowaną na wyposażenie Dziennego Domu Pomocy opiewało na kwotę 728 947 zł i 33 grosze.
Centrum Usług Społecznych oczywiście realizuje również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodziny. Tutaj tak pokrótce tylko, drodzy Państwo, wypłacono 4007 świadczeń rodzinnych na kwotę samych zasiłków rodzinnych. Już nie mówię tutaj o dodatkach do zasiłków rodziny, na kwotę opiewającą na prawie 500 tysięcy złotych. Co jest ważne i takie tutaj zmieniające się rokrocznie na terenie naszej gminy, pewnie nie tylko na terenie naszej gminy, że rokrocznie wzrasta liczba wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych. I tutaj w tamtym roku, w roku 2020 roku ten wzrost w stosunku do roku 2021 wynosi 351 012, czyli o 351 tysięcy wzrosły wydatki w zakresie właśnie świadczenia pielęgnacyjnego. A w związku z tym, czyli coraz więcej osób pobiera świadczenia pielęgnacyjne. Są to świadczenia, które na podstawie ustawy o realizowaniu o świadczeniach rodzinnych były skierowane do rodziców opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego starają się teraz o to osoby, które opiekują się starszymi członkami niepełnosprawnymi swoich rodzin i takie świadczenie otrzymują. W związku ze wzrostem tego świadczenia wzrasta również oczywiście składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane od tych osób. W roku 2022 wysokość tej składki wynosi 129 203, czyli wzrosła w stosunku do roku 2021 o 58 636 zł. Drodzy Państwo, realizujemy jeszcze, tak naprawdę skończyliśmy realizację, ale musieliśmy wydatkować te świadczenia wychowawcze, które przyznaliśmy informacją w 2021 roku. Te świadczenia wydatkowaliśmy do 31 maja 2022 roku i na łączną kwotę 1 739 487 zł 57 groszy. Teraz te świadczenia oczywiście realizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Realizujemy również oczywiście zadania wynikające z zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego. Pokrywamy tutaj fundusz właśnie alimentacyjny na dzieci, którym po prostu osoby po prostu zobowiązane do alimentacji tych alimentów nie płacą. W 2022 roku wydaliśmy na ten cel kwotę 63 900 zł i również działaniami swoimi tutaj inspektorzy z zespołu do spraw świadczeń rodzinnych objęli 7 dłużników alimentacyjnych i też prowadzone są liczne działania, aby ci dłużnicy alimentacyjni, aby egzekwować od nich po prostu te niewypłacone świadczenia alimentacyjne. Zajmujemy się również, drodzy Państwo, wydawaniem karty dużej rodziny. Wpłynęło 56 wniosków o kartę dużej rodziny w 2020 roku, a wydaliśmy 118 kart dużej rodziny. Oczywiście, drodzy Państwo, realizujemy także program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mając na względzie program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, odbyły się w 2022 roku 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz utworzono 4 grupy robocze. Rodzin, w którym wystąpiło zjawisko przemocy w 2022 roku, było 8, natomiast osób dotkniętych przemocą w rodzinie było 18. Z tego 12 kobiet doświadczyło przemocy w rodzinie, 1 mężczyzna i 1 dziecko. Realizujemy również program wynikający z zadań z zakresu wspierania rodziny. W ramach tego programu zatrudniony jest w Centrum Usług Społecznych asystent w Zespole do Spraw Asysty Rodzinnej. Ten asystent zajmuje się nie tylko wsparciem rodzin, on wspiera 11 rodzin z terenu gminy Adamówka, ale zajmuje się również organizowaniem różnych zadań wspierających właśnie rodzinę, czy też zadań we współpracy z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych, czy też organizatorem społeczności lokalnej. I co jest ważne, drodzy Państwo, wykonujemy również inne działania
w inne działania. I tutaj takimi ważnymi działaniami, które wykonywaliśmy w ubiegłym roku, były to przede wszystkim działania po 24 lutego 2022 roku dotyczące, wynikające z agresji Rosji na Ukrainę. W związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku właśnie z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, zapewniliśmy 28 dzieciom z Ukrainy posiłek w szkole na kwotę łączną 18 070 zł 55 groszy. Zapewniliśmy, nie my, ale mieszkańcy gminy Adamówka zapewnili zakwaterowanie i pełne wyżywienie dla rodzin z terenu właśnie objętych wojną i w związku z tym wypłaciliśmy świadczenia dla 114 za zapewnienie zakwaterowania 114 obywatelom Ukrainy na łączną kwotę dla polskich rodzin właśnie dla łączną kwotę 386 480 zł. Jednocześnie dla 97 osób z Ukrainy wypłaciliśmy jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł, a także wypłacamy świadczenia rodzinne na bieżąco. W roku 2022 wypłaciliśmy świadczenia rodzinne dla 5 dzieci, w tym jedno dziecko. Jedno świadczenie to było świadczenie rodzicielskie z tytułu urodzenia się dziecka już w Polsce, a dla 4 dzieci były to świadczenia rodzinne na łączną kwotę 2934 zł. Realizujemy, tak jak wspominałam, drodzy Państwo, również działania wynikające z szeregu dodatków do gospodarstw domowych określonych przez resort środowiska i klimatu, czyli przede wszystkim dodatek osłonowy, tylko tak pokrótce, drodzy Państwo, łącznie 689 rodzin z terenu gminy Adamówka otrzymało dodatek osłonowy na łączną kwotę 459 010 zł i 20 groszy. Dodatek węglowy otrzymało, drodzy Państwo, 416 gospodarstw domowych na łączną kwotę 1 245 000 zł. Natomiast dodatki do gospodarstw domowych i tutaj tak, 71 rodzin otrzymało dodatek z tytułu opalania swojego gospodarstwa domowego peletem, drewnem, 524 w związku z opalaniem swojego gospodarstwa domowego drewnem kawałkowym i 2 osoby ogrzewały swoje domostwo gazem. I tutaj na łączną kwotę, wydatkowaliśmy świadczenia na łączną kwotę 752 760 zł. Drodzy Państwo, łącznie w 2022 roku wypłacono 2 442 010 zł i 20 groszy dodatków do gospodarstw domowych wynikających z zadań określonych przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Ponadto, tak jak wspominałam, dodatkowe zadania, czyli realizujemy różne projekty, o których już wspominałam, nie będę powielać tych informacji. Ważnym przede wszystkim jest to, drodzy Państwo, o czym też Państwo wiecie, ale też to jest taką chlubą dla Centrum Usług Społecznych, że jako jedyne w województwie podkarpackim otrzymało grant na realizację projektu opracowanie pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych, grant o wartości 1 miliona bez obowiązku wnoszenia wkładu własnego i w ramach tego właśnie grantu realizowane są w tym roku te usługi społeczne. W ramach tego grantu zakupimy samochód dla przewozu osób starszych niepełnosprawnych i wyremontujemy mieszkanie wspomagane. Co jeszcze, drodzy Państwo? Przede wszystkim, tak jak już mówiłam, posiłek w szkole i w domu. To jest program ministerialny. Realizowaliśmy, tak jak też wspominałam, program Korfu Wsparcia Seniora. W 2020 roku pozyskaliśmy również prawie 310 tysięcy zł na realizację usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Drodzy Państwo, realizujemy również inne działania, przede wszystkim poprzez współpracę z Podkarpackim Bankiem Żywności. Tak pokrótce, pozyskaliśmy dla osób, które kwalifikują się do programu pomoc żywnościowa, ponad 20 ton żywności i to stanowiło to 2268 paczek. Ponadto pozyskaliśmy dodatkową żywność, były to jabłka, nabiał, odzież, artykuły chemiczne, kuchenki mikrofalowe. Było to wsparcie dla wszystkich mieszkańców gminy, a też dla rodzin z Ukrainy i rodzin, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. I łączne wsparcie, które pozyskano od Podkarpackiego Banku Żywności,
opiewa na kwotę 283 101 zł. Drodzy Państwo, podsumowaniem, przeglądając przed opracowaniem tego właśnie sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Adamówce, sprawozdanie za rok 2021, wskazane tam było, że będziemy rozwijać usługi społeczne i cały proces deinstytucjonalizacji usług społecznych w środowisku lokalnym, ale nie sądziłam, że aż tak nam się to uda. I tak naprawdę rozwijamy te usługi społeczne, bo dzięki temu uważamy, drodzy Państwo, że nie tylko wsparcie finansowe, które jest bardzo ważne i niezastąpione oczywiście dla tych mieszkańców, którzy tego potrzebują, ale aby zwiększyła się jakość życia mieszkańców gminy Adamówka, musimy i będziemy na pewno rozwijać usługi społeczne i stosować montaż różny finansowy, aby te usługi społeczne były jak najdłużej i najlepiej realizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor za przedstawienie sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych. Ja chciałem, witam serdecznie na dzisiejszej sesji Panią Barbarę Pęcak, sekretarz Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy, jak również Panią Karolinę Miłosz, referenta do spraw kadr, oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, otwieram dyskusję, czy są jakieś pytania lub inne wnioski co do sprawozdania przedstawionego przez Panią Dyrektor. Jakie jest teraz kryterium dochodowe? Ile bardzo bym prosił do mikrofonu, jeżeli można. A już zadane. Ale proszę powtórzyć pytanie do mikrofonu. Jakie jest teraz kryterium dochodowe? Aby skorzystać z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie, kryterium dochodowe wynosi 600 zł, natomiast na osobę samotnie gospodarującą 776 zł. Ale warto też wspomnieć o tym, że na przykład jeżeli ktoś by chciał skorzystać z świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, to jest stawka 4 zł dziennie, czyli tak średnio miesięcznie 120-124 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe nie może przekroczyć 200% tego podstawowego kryterium dochodowego, czyli 600 zł razy 200% i wówczas nam wyjdzie to wyższe kryterium dochodowe. Mając na względzie korzystanie z artykułów żywnościowych, tutaj już mamy kryterium dochodowe w wysokości 220% kryterium dochodowego. Dziękuję. Proszę. Czy są jakieś inne pytania jeszcze? Nie widzę już więcej pytań, także dziękuję serdecznie. Przechodzimy więc do następnego punktu. Punktu 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Poproszę Panią Barbarę o przedstawienie sprawozdania. Witam serdecznie Panie Przewodniczący, Panowie Radni. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Adamówka za rok 2022. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Adamówka w roku 2022 realizowała założenia programowe opisane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Adamówka na rok 2022. Program przyjęty został uchwałą Rady Gminy Adamówka. Nadużywanie alkoholu i narkomania oraz wynikające z tego konsekwencje są ważnym problemem społecznym, na rozwiązywanie którego szczególny nacisk kładzie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych i narkotyków oraz zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków oraz zwiększenie zdolności poradzenia sobie z istniejącymi problemami. Komisja przez swoją działalność zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki finansowe z realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według stanu na dzień 31 grudzień 2022 wynosiła do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 8 zezwoleń. Powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 4 zezwolenia. Powyżej 18% zawartości alkoholu 4 zezwolenia. Wartość alkoholu sprzedanego w 2022 roku na terenie gminy Adamówka na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 1 505 554,85 groszy. Powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 61 400 zł 22 grosze. Powyżej 18% zawartości alkoholu 1 044 105,3 grosze. Razem wartość sprzedanego alkoholu wszystkich rodzajów w 2022 roku to 2 920 897,92 grosze. Łączna wysokość środków uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wynosiła 44 208 zł 80 groszy. Wysokość środków finansowych uzyskanych z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, to tak zwane małpki, 14 401 zł 82 grosze. Wysokość środków pozostałych z 2021 roku 15 242 zł i 43 grosze. Wysokość środków finansowych z dochodów, to tutaj jest w grudniu wydane zezwolenie i te środki jeszcze nie zostały wykorzystane, opłata była dokonana, 578 zł 20 grosze. Ogółem wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w 2022 roku 74 431 zł 25 groszy. Wysokość środków finansowych wydatkowanych na zwalczanie narkomanii wynosiło 3550 zł. Wysokość środków finansowych wydatkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 787 zł 81 groszy. Pozostało do wykorzystania w 2023 roku 20 093 zł 44 grosze. Tu są środki, które były przewidziane na basen, ale czasowo nie zostały wykorzystane i przeznaczone są w tym roku do wykorzystania. Wysokość środków finansowych wydatkowanych na programy profilaktyczne, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu, promocję zdrowego stylu życia, jednorazowe prelekcje, spektakle, imprezy plenerowe, konkursy, materiały i opinie, czasopisma 45 117 zł i 10 groszy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tutaj są umowy, badania psychologiczne i sporządzanie opinii na piśmie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badania na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wysokość środków 7 720,71 groszy. Wysokość środków finansowych przekazanych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 1500 zł. W 2022 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce działała w niezmienionym 8-osobowym składzie.
Spotkania komisji odbywały się w miarę potrzeb. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce wpłynęło 5 wniosków o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia, czy osoby zgłoszone są uzależnione od alkoholu. Komisja przeprowadziła też rozmowy z osobami motywujące i z osobami współuzależnionymi. Ponadto komisja zaopiniowała 7 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem lokalizacji punktu sprzedaży z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Adamówka w sprawie ustalenia na terenie Gminy Adamówka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających od 4,5 do 18% i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Były wydane zezwolenia w Krasnym i w Majdanie. I nowe zezwolenie na piwo w Cieplicach. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, placówkami i innymi służbami realizowała zadania z zakresu profilaktyki. I w realizacji były dofinansowane następujące programy. I tutaj był program, który promował zdrowy styl życia i aktywne formy spędzenia wolnego czasu. Były to warsztaty takie w formie półkolonii w okresie od 8 sierpnia do 12. Tam w załączeniu jest kserokopia sprawozdania z tych warsztatów i były dofinansowane dla 25 dzieci z terenu gminy Adamówka skorzystało z dofinansowania i kwota była dofinansowania dla jednego dziecka 275 zł, resztę pokrywali rodzice. To był szeroki zakres tych warsztatów i tego wypoczynku. Były też w ramach tego promowania zdrowego stylu życia dofinansowaliśmy też takie imprezy plenerowe, jak Dzień Sportu w Majdanie Sieniawskim, Dzień Rodziny w Majdanie Sieniawskim, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca w Adamówce. I tutaj dofinansowaliśmy tą zjeżdżalnię, która była na ten cel też przeznaczona w czasie tych imprez. Też były organizowane warsztaty z zakresu realizacji programu profilaktyczno-diagnostycznego dla uczniów i tutaj zostały objęci uczniowie z całej gminy Adamówka. W załączeniu też kserokopia sprawozdania, która wykazuje, co zostało przeprowadzone. Udało nam się w tym roku objąć wszystkie szkoły i wszystkie oddziały. Ufundowano też nagrody z przeprowadzonych konkursów dla uczniów z terenu gminy Adamówka i były to konkursy w Majdanie Sieniawskim w klasie od 1 do 8 barwy ojczyste. Też w Majdanie Sieniawskim była w formie tego konkursu później w nagrodę organizowana wycieczka do Zamościa i też wycieczka w Majdanie Sieniawskim klasy 4-8 Krasnobród, Zwierzyniec, Guców. W Adamówce był konkurs też w 3 kategoriach wiekowych od 0 do 8. Żyję zdrowo, nie ulegam nałogom. Dofinansowano też przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Adamówka na basen. Tak jak wspomniałam, tutaj te środki nie zostały jeszcze wykorzystane, będą w dalszym ciągu wykorzystane na ten cel. Dofinansowano też wsparcie i przygotowanie młodych talentów. Z naszej gminy zostało dwoje uczniów,
którzy poprzez naukę gry na instrumentach zdobyli nagrody i myśmy też dofinansowali tutaj, wsparli te młode talenty dla pana, który przygotowuje. Też opłacamy serwis informacyjny, stronę internetową i współpracujemy z instytucjami, z policją, z poradniami i innymi instytucjami, które zajmują się walką, działaniem przeciw alkoholizmowi, narkomanią i innymi używkami dla dobra całej społeczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję również pani za przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania lub inne wnioski co do sprawozdania przedstawionego przez panią sekretarz? Mam pytanie dotyczące wyjazdów na basen. Czy w tej chwili jest jakieś dofinansowanie? Czy... To jest organizowane przez szkoły. My płacimy dowóz. W tej chwili nie miałam faktury, także tutaj już kwestia, jak szkoła te terminy zabezpieczyła. Jak będę miała fakturę, to będę wiedziała, ale oni wiedzą, że te pieniądze są na basen zabezpieczone. Czyli mogą składać ewentualne tak, pytania. Tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę już więcej żadnych pytań. Rozumiem, że Rada akceptuje przedstawione przez panią sprawozdanie. Przechodzimy więc do następnego punktu, czyli punktu 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok. Proszę panią Karolinę, panią referenta do spraw KAT Oświaty, Kultury i Sportu o sprawozdanie. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, roczny program współpracy Gmina Domówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą z dnia 17 listopada 2021 roku. Celem nadrzędnym programu było zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. Współpraca gminy z organizacjami odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Współpraca ta polegała m.in. na wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności, konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu rocznego programu współpracy, zaproszeniu organizacji pozarządowych i innych podmiotów do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty składane w otwartych konkursach ofert, ogłoszeniu otwartego konkursu oraz powierzeniu wykonania zadań publicznych na podstawie umowy wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W 2022 roku Rada Gminy Adamówka określiła 3 obszary zadań publicznych i przeznaczyła na ich realizację następujące kwoty. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 76 380 zł, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 160 000, kultura i sztuka 100 000. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zrealizowano zadanie pod nazwą Dowóz Dzieci Niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny. Zadanie to było realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu w okresie od stycznia do grudnia. Celem zadania było zapewnienie możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez niepełnosprawne dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie gminy Adamówka. W ramach realizacji zadania dowozem objętych było 5 uczniów, którym zapewniono bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówek oświatowych w Jarosławiu. Dowóz był realizowany we wszystkie dni nauki szkolnej.
Początkowo na realizację zadania przeznaczono 72 630 zł, jednak po weryfikacji wniosku wykonawcy zadania dotyczącego zwiększenia dotacji ze względu na sytuację kryzysową na rynku paliw i znaczący wzrost ich cen, nawet do 30%, środki na realizację powyższego zadania zostały zwiększone o 3750 zł. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w całości. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zrealizowano zadanie pod nazwą upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej. Zadanie to było realizowane przez Gminny Klub Sportowy Majdan od stycznia do grudnia na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2022 roku. Celem zadania publicznego była promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także aktywizacja osób dorosłych. Oferowane przez klub sportowy aktywności, formy aktywności fizycznej wpłynęły na wypracowanie i poprawę kondycji fizycznej i psychicznej zawodników, rozwój stosunków społecznych oraz podnoszenie sportowego poziomu klubu. W 2022 roku do rozgrywek w PZPN w Rzeszowie zostało zgłoszonych 5 drużyn w łącznej liczbie 90 zawodników. Drużyny brały udział w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN oraz organizowanych turniejach, sparingach i turniejach. Zajęcia sportowe prowadziło 3 trenerów. Środki otrzymane z dotacji wykorzystano na organizację meczów, sparingów i treningów, koszenie i utrzymanie murawy stadionu, zakup sprzętu sportowego, zakup wody mineralnej, konsumpcję po meczach oraz opłacenie kosztów administracyjnych. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w całości. W zakresie kultury i sztuki zrealizowano zadanie pod nazwą upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach. Zadanie realizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sieniawskim w okresie od stycznia do grudnia. Realizacja zadania publicznego polegała na kontynuacji Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która prezentowała swoje umiejętności podczas ważnych uroczystości państwowych i kościelnych, uczestniczyła w wielu koncertach oraz stale podnosi poziom swojej gry dzięki organizowanym lekcjom nauki gry na instrumentach prowadzonym przez wykwalifikowanego nauczyciela muzyki. Orkiestra prezentowała swoje umiejętności m.in. na 24. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi na Jasnogórę, Kresowym Festiwalu Orkiestr Dętych organizowanym w Tarnogrodzie, obchodach 85. rocznicy strajku chłopskiego w Majdanie Sieniawskim, gminnych obchodach 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, powiatowych obchodach Dnia Strażaka, gminnych dużynkach oraz odpustach. W grudniu 2022 roku na hali sportowej w Majdanie Sieniawskim odbył się jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia Orkiestry Dętej OSP Majdan Sieniawski. Środki otrzymane z dotacji wykorzystano na opłacenie kapelmistrza, zakup i naprawę sprzętu muzycznego, organizację wyjazdów na koncerty i uroczystości oraz obsługę administracyjną. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w całości. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszystkie organizacje pozarządowe złożyły roczne sprawozdania finansowe z realizacji zadania publicznego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Pani również za złożenie sprawozdania. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania lub inne wnioski, to proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Nie ma żadnych pytań, jak również innych wniosków. Jest. No jakby to nie proszę, było, nie? To proszę bardzo. To, no więc czy macie jakieś rozeznanie, czy te właśnie organizacje pozarządowe no właśnie uzyskały jakichś sponsorów i ewentualnie ile uzyskały dodatkowych pieniędzy oprócz pieniędzy gminnych? Dziękuję. Więc ja tutaj odpowiem. Jeżeli chodzi o ten rok, to akurat w tym roku nie uzyskały żadnego dofinansowania, natomiast bardzo duże dofinansowanie było w poprzednim roku, jeżeli chodzi o orkiestrę. Tak hasłowo mówiąc. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Widzę, że radni również milcząco akceptują przedstawione przez Panią sprawozdanie, także dziękujemy serdecznie. Przechodzimy więc do następnego punktu.
Sprawy różne i wolne wnioski. Przepraszam, jak Panie już odchodzą, to chciałam serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji, jak również za złożone sprawozdanie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, ostatni punkt, sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, proszę bardzo, jako pierwszy Pan Wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wpłynął do nas wniosek, w zasadzie prośba o wyrażenie zgody na nabycie działki rolnej o numerze ewidencyjnym 166/9 o łącznej powierzchni 8773 m kwadratowe, czyli no troszeczkę więcej jak 80, prawie 88 arów w położonych w miejscowości Dobcza, gmina Adamówka oczywiście. Jest to działka, która jest położona wzdłuż drogi w Dobczy od drogi powiatowej no, w kierunku Brudniaków, jak to się popularnie mówi. Przy czym, jeżeli byśmy zdecydowali na sprzedaż tej działki, to należałoby z tej działki tą działkę podzielić, dlatego że ta działka, powiem, bardzo mocno przylega do tej naszej drogi, ponieważ ta droga została zrobiona no tak jak kiedyś przebiegało utwardzenie tej drogi, robione jeszcze żużlem i w związku z tym no, należałoby ten pas drogowy no, uregulować tak, żeby się no, nie, on praktycznie nie stykał z, no, z drogą. A my musimy zapytać radę, no bo trzeba będzie ponieść jakieś tam koszty, które oczywiście później, gdyby była decyzja o sprzedaży, to pokryje kupujący, związane z wydzieleniem tego pasa pod drogę. Czy jest taka wola rady, aby tą działkę przeznaczyć do sprzedaży? Ja mam pytanie, panie wójcie. Konkretnie w którym momencie to jest, bo to jest cały czas z lewej i z prawej strony jest taki nieużytki. O który konkretnie no powierzchnię chodzi? To jest przed, jak jedziemy na, no, tą drogą asfaltową, to po lewej stronie. No przed tymi zabudowaniami tam. No nie jest nam potrzebna. Nie jest nam potrzebna, bo ona ma taki bardzo nieregularny kształt. Ciągnie się wzdłuż tej drogi. Tak, tak. To... Nie, to nie. Proszę się nie obawiać. Rzeczoznawca jak wycenia, to uwzględnia położenie działki. Zaraz będzie pan Darek. Tak, tak. Ja przepraszam, bo widzę, że pani dyrektor nas opuszcza. Chciałem serdecznie pani podziękować za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za bardzo obszerne sprawozdania. Dziękuję pani. Panowie, ja przepraszam. Panowie, ja bardzo przepraszam, ale no była taka prośba od strony mieszkańców, że jeżeli ktoś z Państwa zabiera głos, żeby mówił do mikrofonu, bardzo proszę, abyśmy tego przestrzegali i też nie wszyscy na nas mówili. Bardzo proszę.
Bardzo proszę tutaj pana Darka o przedstawienie położenia tej działki. Dobrze, dziękuję, na spokojnie. Panowie radni widzą dokładnie, tu są zabudowania, prawda, jadąc od drogi powiatowej w kierunku państwa Pruniaków. Po lewej stronie jest właśnie ta nieregularna działka, o której jest mowa. Dobrze mówiłem. Jeszcze pan ten miał zabudowany. Jeszcze pan ten miał. Podzielić na działkę. To znaczy, no, na mniejsze działki. No tak? Ale to tak, my chcąc podzielić na mniejsze działki, to musielibyśmy tam opracować decyzję o warunkach zabudowy. Bo to znaczy, ale maksymalnie? Ja proponuję, żeby się tam nie podkreślić, popatrzcie, nie pamiętam, jak to ona ma, wiesz, nie, jak to wygląda, działka ma opracować, czyli powiedzmy, część działki można było opracować, czyli zaproponować jakiś powiat. Mniejsze działki, na niższe. Można podzielić na działkę, jak mówi pan Smaniu, też nie, to teren rolny na 30 rolny.
Panów, tu są takie propozycje i wnioski z rozmów, że żeby tą działkę podzielić i przeznaczyć do sprzedaży. Czy jest taka wola panów tutaj radnych? Wola jest. Wola jest różna, ale mam propozycję. Czy są inne jakieś propozycje? Proszę. No wszyscy jesteśmy akurat dzisiaj, także decyzję możemy podejmować też. Czyli podzielić na mniejsze działki i przeznaczyć do sprzedaży. Czy jest taka wola wszystkich radnych? Czyli jest taka jednogłośna, panie wójcie, wola wszystkich radnych. Czy są jakieś inne sprawy? Proszę bardzo, pan radny, proszę do mikrofonu. Proszę o ciszę. Ja mam pytanie pana wójta.
Panie wójcie, w ramach tego funduszu popegerowskiego, o którym wspominał pan, czy jest możliwość złożenia wniosku o wykonanie przyłączy gazowych na osiedlu bloków, takim typowo osiedle popegerowskie? Więc przypomnę, że nabór wniosków zakończył się no już bardzo dawno. Wnioski zostały rozstrzygnięte i my otrzymaliśmy wstępną promesę. Teraz po prostu chcemy zrealizować ten stadion, no, że tak powiem, w miarę możliwości, jeżeli chodzi o zakres, bo też mieliśmy informację, że tam jest bieżnia 400-metrowa, w związku z tym wniosek był napisany na bieżnię 400-metrową. Okazuje się, że tam nigdy bieżni 400-metrowej nie było. I proszę? Z jakie? Nie, no. Jeżeli bieżnia jest okrągła, można każdy dystans ustalić. To znaczy, no i dlatego napisaliśmy, tak, dlatego napisaliśmy wniosek z prośbą o zmianę zakresu i tam się mieści bieżnia 340-metrowa. No i to my, jak dostajemy środki, to na określony cel można korygować, ale właśnie no, tylko w takim zakresie. To zadanie, co jest. I tutaj żadnych dodatkowych wniosków no, składać nie można. A poza tym tu jest jeszcze sytuacja taka, że gmina może finansować tylko zadania własne. Natomiast przyłącza to jest po prostu indywidualna sprawa mieszkańca, właściciela. No ale przyłącza wodociągowe... Z przyłączami wodociągowymi jest tak samo, z przyłączami kanalizacyjnymi tak samo, z przyłączami energetycznymi również tak samo. Za koszty przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, elektrycznego, gazowego ponosi właściciel nieruchomości, ten, który chce korzystać z danego media. Czy widzi pan inną możliwość wykonania takich przyłączy poza indywidualnymi, bo ja nie widzę takiej możliwości, żeby indywidualnie mieszkańcy wykonali sobie tam przyłącza gazowe. Więc ja od razu wyjaśniam, to, że mieszkaniec wykonuje sobie, nie oznacza fizycznego wykonania, tylko musi pokryć koszty. I w przypadku takim, jak jest na osiedlu, to po prostu no, mieszkańcy muszą pokryć koszty wykonania przyłącza. Mieszkańcy godzą się na wykonanie tych, na zapłatę za te przyłącza, ale fizycznie pan wie, że nie mogą tego zrobić na chwilę obecną. Nie mamy takiej możliwości. Znaczy jest taka możliwość, po prostu trzeba wystąpić jako wspólnota mieszkańców. Albo spółdzielnia mieszkańców. No ale znacznie prostsza jest wspólnota mieszkańców. Zresztą te wspólnoty mieszkańców, proszę państwa, no my niestety nauczyliśmy mieszkańców naszej gminy skrajnej nieodpowiedzialności za swój los. I skutki tego mamy. Nie trzeba daleko szukać. Wszędzie wokół są wspólnoty mieszkaniowe. I mieszkańcy, i świetnie to funkcjonuje. Proszę, Dąbrowica, która jest no, w części naszej parafii. Dąbrowica się zorganizowała dużo, dużo wcześniej. Nie możemy się porównywać do Dąbrowicy. Ja bym tu chciał panom radnym przedstawić tą sytuację, która jest na naszym osiedlu. To jest osiedle, na którym stoi kilka bloków. Jest 6 bloków, 18-rodzinnych. Założenie, zwołanie, na papierze można wybrać taką radę osiedlową, czy blokową. Natomiast przewodniczący jako jedyna osoba, która może podpisać z PGE umowę na wykonanie przyłącza. Żeby wykonać przyłącze, trzeba wykonać projekt rozprowadzenia pionów bloku, no i wykonać go. Tu jest problem. No, ale to jest dokładnie taki sam. No nie muszą mieszkańcy tego wykonywać, tylko po prostu muszą za to zapłacić.
Akurat być może, że w przypadku samego przyłącza być może jest to bardziej sformalizowane. Natomiast gwarantuję, że jeżeli ktoś by rozeznał, możemy to zrobić, ile kosztuje wykonanie dokumentacji tej wewnętrznej i znaleźć wykonawcę na tą dokumentację, jeżeli tylko będą środki, nie ma żadnego problemu. Nikt nawet umowy nie zechce. Tylko pieniądze. Oczywiście, no ale ja... Żeby przyłącze główne powstało przy bloku, nie powstaną, nie mogą. Oni tego nie wykonają, jeżeli nie będzie projektu i nie będzie wykonanych, zagwarantowane, że będą wykonane piony. No, ale kto to może zrobić? Tylko właściciele, nikt inny. Ale naprawdę, ja to rozeznawałem, no proszę mi wierzyć. I tutaj jest taka dziwna sytuacja, że ciągle się mieszkańcom wmawia, że ktoś może to za nich zrobić. Nikt nie może za właściciela zrobić. Nikt. Nawet jak mieliśmy tą sytuację, o której wspominałem wcześniej, dotyczącą zwierząt, to też nikt nie mógł tam podjąć decyzji, tylko właściciel. Ja się zgadzam. Ja to rozumiem. Na chwilę obecną wiadomo, jakie są ceny gazu i wiadomo, jak to wygląda. Natomiast wiem jedno, że ja myślę tutaj o dniu jutrzejszym, nie o dniu dzisiejszym, że uzbrojenie bloków przyłącza to jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo w każdej chwili, jeżeli ktoś będzie chciał do mieszkania się podłączyć, ma taką możliwość. W tej chwili przepisy są tak skomplikowane, że my, żadna wspólnota blokowa nie może powstać, to znaczy powstać może, bo myśmy już taką jedną powołali, tylko przewodniczącego nie ma i nie ma kto tych pieniędzy pozbierać. Bo jeżeli w bloku jest dwóch, trzech chętnych w 18-rodzinnym, no to trzeba to zabezpieczyć pieniądze na projektanta, na wykonanie, no i na samo przyłącze. To są duże pieniądze. W tej chwili ja uważam, gdyby tutaj gmina chciała to pomóc, bo sfinansowanie tego wszystkiego nie jest ogromnym jakimś kosztem, to podejrzewam, że może być w granicach 100-150 tysięcy wykonanie tego wszystkiego. Natomiast mieszkańcy tutaj deklarują się, że wykupią sobie przyłącze, czyli koszty, które gmina by pokryła na wykonanie projektów i wykonanie tych pionów, wszystko co jest niezbędne, każdy deklaruje się, że on by sobie to wykupił, czyli koszty by były podzielone równo. W każdej chwili jeden chce przyłączyć się w tym roku, a pięciu w następnym, a jeszcze inni w innym przyłączają się, wykupują po prostu w gminie koszty przyłącza. Nie chcemy tutaj, żeby gmina dawała ze swojego budżetu pieniądze. Absolutnie. Chcemy za to zapłacić uczciwie. Tylko nie możemy, bo nie jesteśmy zorganizowani. Osiedle nie ma osobowości prawnej. I tutaj w tym przypadku my nie możemy, jesteśmy naprawdę tutaj, nie mam nic do powiedzenia. Bo nikt nie założy, jedna osoba nie założy w bloku za wykonanie pionów i tak dalej, nie wyłoży 30 tysięcy i później na jakiej zasadzie będzie przyłączać inny. No jest to niemożliwe. No jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest właśnie to, żeby to wykonała gmina. Przedstawiam wam to od takiej strony, jak wygląda to od strony technicznej, no i od przepisów, bo oni ich nie interesuje trzech podpisów, oni chcą jeden podpis. Jeden podpis to jeden opis, jedna osoba zobowiązuje się, że będzie finansować to wszystko. I tu my mamy problem. Znaczy to nie do końca jest prawdą. Bo jeżeli mówimy o sytuacji prawnej, to z mocy ustawy mieszkańcy tworzą wspólnotę mieszkaniową. Mieszkańcy nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Natomiast chcę powiedzieć, że nawet gdyby była taka wola rady, to gwarantuję wam, że każda Regionalna Izba Obrachunkowa i każdy zespół oceniający uchwałę
po prostu taką uchwałę uchyli, bo Rada Gminy nie ma możliwości przeznaczyć środki na wykonanie przyłącza na prywatnej nieruchomości. Zresztą doskonale też wiecie, że teraz w ogóle nawet gminy nie finansują sieci ani energetycznej, ani sieci kanalizacyjnej. Przepraszam, ani gazowej. My jesteśmy odpowiedzialni za sieć wodociągową i kanalizacyjną. I też jeżeli są jakieś programy, to ktoś nam da pieniądze. Jeżeli nie ma, to nam nie da. I nikt się nie pyta, czy gmina ma pieniądze, czy nie ma. I teraz nie ma takiej możliwości, żeby gmina zrealizowała coś na nie swojej nieruchomości. Także tutaj naprawdę trzeba mieszkańcom uświadomić. Bo ja też tego nie bardzo rozumiem. No to jutro da pieniądze, a dzisiaj nie da? No to jaka to jest różnica? Jeden, panie wójcie, zdecyduje się, bo stać go, załóżmy, w tym roku się przyłączyć i będzie korzystał z centralnego ogrzewania. Natomiast innego to nie interesuje. Natomiast może uzbroić mieszkanie i przyłączyć się w drugim, w trzecim roku. To jest normalna rzecz. Ja tylko jeszcze przypomnę panu, że mówi pan, że gmina nie realizuje na prywatnych działkach inwestycji, ale jak trzeba było osiedle nam oświetlić, no gmina weszła. Proszę tego głośno nie mówić. No to ja nie mówię tego głośno. Ale ja tu zwracam się do rady o taką o pomoc w jakiś sposób, bo posłuchajcie, dla gazowników takie osiedle to jest coś lepszego niż dwie wioski. Bo to jest dla nich biznes. Jedno przyłącze 18 odbiorców w takim bloku. A to dlaczego oni nie zainwestują? Nie mają. Ich bronią. No nie ma, no ale na wszystkich nas po prostu trzymają przepisy. Wygląda na to, że w gminie będzie, ale na osiedlu no nie będzie gazu. No jeżeli mieszkańcy nie zechcą, to jest tak jak jeżeli nasz sąsiad nie zechce gazu i nie złoży stosownych dokumentów, to też tego gazu miał nie będzie. Żebyśmy zakończyli tą dyskusję, ja przedstawiłem, jak sytuacja wygląda na osiedlu, to możecie tam sobie to ocenić według własnego uznania. Mówię tutaj do radnych. Natomiast być może, panie wójcie, coś tam się w przepisach zmieni. To bardzo byśmy prosili, żeby pan miał nas na uwadze. Fundusze popegerowskie co jakiś czas się pojawiają. I przyznam, był fundusz, który poszedł na komputery, skorzystała z tego cała gmina. Ponad 630 tysięcy, prawda? Nie mam nic do tego. Nie? Natomiast tutaj w to osiedle byłoby fajnie, jakby gmina w jakiś sposób nam pomogła. Ale bez względu na to, czy będzie możliwa pomoc, czy nie, ona nie będzie możliwa na pewno, dopóki tam osiedle nie usankcjonuje przepisów prawnych. Po prostu dopóki tam nie będzie wspólnoty. Nie jest możliwe, żeby gmina po prostu dawała indywidualne jak gdyby pieniądze tam, gdzie powinna być wspólnota. A czy nie próbowaliście na przykład z programu Czyste Powietrze? Nawet nie ma o czym rozmawiać. Dobra, temat zakończmy. Ja mam jeszcze dwa drobne takie tematy. Proszę bardzo. Pierwszy temat to jest tutaj ja. Dość często tak się zdarza, że przechodzę albo jadę sobie rowerem po tym chodniku. Mamy cały czas non stop te pojemniki na śmieci są zapełnione. Więc albo trzeba coś z tym zrobić, albo dołożyć tych pojemników na śmieci, albo na większe, albo zamienić na większe. Albo częściej opróżniać. Albo częściej opróżniać, to jest jeden temat. Drugi temat to jest w ramach takich tych już mini konsultacji, parę osób do mnie się zwracało z tym tematem i ja się też z tym zgadzam, żeby tutaj zamienić te
jabłonie rajskie, które są przy drodze wojewódzkiej, na jakieś ładniejsze drzewka zrobić taką porządną, ładną aleję typu, nie wiem, lipy, klony, może coś inne, jakieś drzewa, bo te rajskie jabłonki wypadły, a trzeba przyznać, że ten odcinek 500 metrów jest takim odcinkiem troszeczkę dla nas, no, wizytówką taką. Także tutaj ja zgadzam się z tym, że te jabłonie powinniśmy zamienić i zasadzić jakieś ładne drzewo. Dziękuję. Dziękuję również. Proszę bardzo, pan wójt. Krótkie pytanie. Skąd wziąć na to pieniądze? Mamy pieniądze, no 25 tysięcy na zadrzewienia, na krzewy, coś tam jest takie pieniążki. Nie wiem, ile to by kosztowało, ale pomyślmy o tym, bo wygląda to w tej chwili. Miałoby to fajnie wyglądać, ale część tych jabłoni wypadła. Część jest, no, odrasta. Bardzo to nieładnie wygląda, naprawdę. No ale ja uważam, że po prostu jeżeli wypadła, to należałoby dosadzić. Bo jaka jest gwarancja, że posadzimy inny gatunek i ono też nie wypadnie? No ale te jabłonie, no... No ale no czemu? No te jabłonie są przecięte. Faktem jest to, że te jabłonki, one były i są piękne, niektóre. Ale to, żeśmy wykorzystywali ludzi nieprzeszkolonych do obchodzenia się przy koszeniu, jak się robi przy drzewie, to tak się stało. Każde z nich możemy pójść sprawdzić wszyscy. Albo jak usycha, to jest podcięte, albo przeważnie są podcinane przez nieumiejętnych pracowników koszenia. Dziękuję. I jeszcze jest jedno. Możemy w razie czego, to możemy z tej alei od strony kościoła i szkoły, tam jest kilka drzew, które żyją, możemy spróbować przesadzić. To jest możliwe. Ale to, że się tak stało z tymi drzewkami, to jest wina i tylko wina pracowników, którzy kosili. O, dziękuję. O, dziękuję również. Panie wójcie, braliśmy co było, a kto szedł, nie patrzy na to, więc niech pan mnie nie oskarży, że jej tam nie kazałem kosić. To wyszli mi dali, więc a ja się tak. Tam naprawdę dużo tych nawet jabłoni wypadło. Jeżeli by rzeczywiście trzymać się tej opcji, że jabłonie mają być, no to trzeba było ich dokupić i dosadzić. My tutaj nie rozważamy takich już skrajnych zachowań. To jest normalne, że coś się z takiego zdarzy, ale mówmy, żeby to naprawdę miało ręce i nogi. To znaczy tutaj różne były przypadki, bo były też przypadki dewastacji. To nie było tak, że są po prostu połamane, były podcinane, nawet wiemy kto. Słuchajcie, wiadomo jest, że wszystkie te drzewka, krzewy muszą być pielęgnowane odpowiednio i muszą być cięte. Raz, przynajmniej raz w roku, krzewy dwa razy. Musi ktoś to robić, kto miał z tym do czynienia, kto umie to zrobić. Ale ja uważam, że przejeżdżamy przez Szyniarę, są piękne drzewa posadzone. W Tarnogrodzie też widzę, no szkoda, że mamy te jabłonie przycięte tak jak żywopłot. Trochę to nie wygląda. A ja Polski za
Panowie, ja przepraszam, ale no, może jeżeli temat będzie dalej aktualny, byśmy to dokończyli na komisji przed sesją następną. Jeżeli jeszcze by jakieś, jeżeli jeszcze jakieś inne plany, te tematy byłyby, to proszę bardzo, jeżeli nie, to będziemy kończyć. Ja chciałem, kochani, ponieważ święta wielkanocne przed nami, chciałem wszystkim wam, waszym rodzinom, jak również mieszkańcom naszej gminy życzyć zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkiego najlepszego. Za udział w dzisiejszej sesji dziękuję bardzo panu wójtowi, panu sekretarzowi, dziękuję serdecznie panu Darkowi, dziękuję bardzo wszystkim radnym, dziękuję pani protokolant, jak również panu Radkowi. Dziękuję bardzo. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną.